Na froncie wojny Rosji z Ukrainą zapanowała stagnacja. Rosjanie nie osiągają żadnych błyskotliwych zwycięstw, a Ukraińcy skutecznie się bronią. Jedyny względny sukces to operacja w regionie Mariupola, gdzie Rosjanie zdołali otoczyć broniących się Ukraińców. Wczoraj upadek miasta wydawał się nieunikniony, ale póki co jeszcze do niego nie doszło. Na froncie krymskim trwa natomiast stagnacja. Cherson nadal pozostaje jedynym dużym miastem, jakie udało się zająć okupantom, a natarcie w kierunku Mikołajewa utknęło, co oznacza, że zdobycie Odessy odwlecze się w czasie. Na północnym wschodzie trwają ciężkie walki i wciąż bronią się tam miasta Sumy, Czerniochów, Charków i Kijów. Trudno ocenić, co planują Rosjanie, ponieważ zgromadzone siły inwazyjne nie wystarczą nawet, aby zdobyć Charków, a co dopiero Kijów. Warto przypomnieć, że w trwającej 10 lat interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie zginęło 15 tysięcy sowieckich żołnierzy. Natomiast teraz taką ilość trupów armia rosyjska osiągnęła w niecałe 3 tygodnie. Próba podbijania miast przewagą liczebną jedynie zwiększy ten wynik. Z drugiej jednak strony hura optymistyczne wieści o krytycznym stanie rosyjskiej armii też należałoby traktować z rezerwą. Rosja na pewno przegrupowuje właśnie siły i zaatakuje Ukrainę. Ale czy będzie to oznaczało, że znajdziemy się bliżej tej barbarzyńskiej wojny? Na całe szczęście póki co nic na to jeszcze nie wskazuje. Warto zauważyć, że nie bez powodu Rosjanie ostrzeliwują Kijów przy użyciu rakiet. Ich wojska są po prostu zbyt daleko, aby prowadzić ostrzał artyleryjski. Konflikt na Ukrainie znalazł się więc obecnie w impasie.